kochani, witajcie na kanale. A dzisiaj, co prawda, pogoda mi trochę popsuła szyki, bo dzisiaj bardzo chciałam pojechać i kupić dynię. Niestety się nie udało, ale no jakoś się nie będę tym załamywać, bo po prostu poczekam, aż będzie słońce, wtedy pojadę. A teraz póki co idziemy dzisiaj na taką kolację razem z moimi rodzicami, z rodzicami Michała. Także razem spędzamy taki, wiecie, rodzinny wieczór, więc będzie naprawdę mega fajnie. My na początek oczywiście jedziemy odebrać sushi, no bo na pewno już zauważyliście, u nas po prostu każdy, prawie każdy je uwielbia. Patrzcie, jaka jest pogoda, jest po prostu jakaś tragedia, a ja w tej pogodzie serio chciałam iść po dyńki. No ale wyszło jak wyszło, jesteśmy właśnie w drodze po sushi i to będzie gdzieś chyba tutaj, tak nas GPS prowadzi. Jesteśmy już pod Nowa Sushi, bo my właśnie z Nowa Sushi zamawiamy sobie zawsze jedzonko. Michał wyskoczył do sklepu, bo my już zamówiliśmy telefonicznie. To jest o tyle fajne, że rzeczywiście zamawiamy przez telefon, czekamy aż będzie gotowe i tylko przyjeżdżamy na konkretną godzinę. A że tak leje, powiem wam, tragedia. Pogoda jest taka mega jesień, ale taka, wiecie, deszczowa. Najlepiej po prostu w taką pogodę siedzieć w domu, leżeć w łóżku, pić gorącą herbatę i oglądać Netflixa. To jest pogoda wypisz, wymaluj dzisiaj taka. No ale my, tak jak mówiłam, jedziemy dzisiaj na taką kolację rodzinną. Właściwie już nawet nie tylko kolację, bo jeszcze kawę, bo będziemy od 16, także pewnie do późnego wieczora sobie posiedzimy, pogadamy. Nasi rodzice już się spotkali wcześniej, więc nie będzie to ich jakieś pierwsze spotkanie, widzieli się już no sporo razy, ale wiecie, tak od czasu do czasu robimy takie spotkania, no żeby sobie właśnie pogadać, żeby każdy wiedział, co się gdzie dzieje, a nie, że zobaczą się, wiecie, jakoś na ślubie, na weselu i nie będą mieli ze sobą o czym porozmawiać, także no wiecie, o co chodzi, takie podtrzymywanie relacji rodzinnych. Ja zawsze jestem za takimi spotkaniami, w ogóle bardzo lubię spotkania ze znajomymi, z rodziną, także warto o takie relacje dbać, no po prostu, bo wtedy chyba jest się szczęśliwszym, takie przynajmniej mam wrażenie. A tu oczywiście jest jeszcze Lacey, też jedzie na spotkanie rodzinne, tak, moja niuncia słodka, nie? No jasne, że tak, jedziemy, Lejsolu, jedziemy, tak? Rany, powiem wam, że tak widzę teraz tu w podglądzie, że zaczynają mi się włosy lokować. To jest taka ciekawostka, bo rzeczywiście jak jest mokro, to mi się lokują włosy, także jest to dość często. O! Chyba przyszedł Michał z sushi! Ale czadowo, jak szybko w ogóle! Ekstra sprawa, bo czasami rzeczywiście są kolejki. Jedziemy. I co, tylko ty byłeś? Nikogo więcej nie było? Nie, no już mieli gotowca. Już mieli zrobione. No to luzik, to jak już czekali. No to dobrze. Lecimy. To jedziemy! Patrzcie, jaką zamówiliśmy wielką pakę. Ja wiem, że w sumie ktoś... Oj, patyczki w ogóle wystają. No tak, bo musiałem wziąć piątą parę. Aha, okej, dobra, niech tu będą. Ogólnie tutaj jest zawsze... mają naprawdę tanie te zestawy. Serio. Jak tak sobie popatrzycie po sushi, to one zwykle są droższe, a tu mają duże zestawy w znacznie tańszej cenie. I ja na początku się bałam, że wiecie, ta jakość może nie być do końca dobra, ale to sushi naprawdę jest pyszne, możecie nam śmiało wierzyć. Ktoś, kto nas ogląda, może pomyśleć, że jesteśmy jakimiś trochę freakami, że wiecie, tak często jemy to sushi, ale to może tak tylko wyglądać, bo my to sushi zamawiamy głównie, jak jest jakaś impreza rodzinna, serio, głównie wtedy, no bo po prostu jest... no jest to taka rzecz, która rzeczywiście wszystkim smakuje, serio, prawie wszystkim, bo tak jak mówię, są ludzie, którzy mega tego nie lubią, rzeczywiście nie lubią, bo no bo coś im nie smakuje, nie pasują im dodatki, albo nie lubią samego sushi. No tak, albo przede wszystkim ta surowa ryba. Ja powiem wam szczerze, że na początku w ogóle myślałam, że nie lubię sushi, bo jakoś nie mogłam sobie wyobrazić, jak to jest zjeść surową rybę, takie mi się to wydawało, no nie fajne. Ale jak zaczęłam jeść sushi takie, no lepsze trochę, no to rzeczywiście wtedy czuć, o co jest tyle zachodu. Także jeśli ktoś z was pierwszy raz idzie na sushi, albo właśnie myśli, że nie zje, bo nie lubi, bo jak to można jeść tą surową rybę, to polecam przede wszystkim pójść na pierwsze takie sushi do jakiejś dobrej restauracji, gdzie rzeczywiście zrobią je pysznie, tak że nie będziecie tego żałować. I wtedy, owszem, jeśli wam nie będzie smakować, no to okej, po prostu nie lubicie. Ale nie testujcie, nie jedzcie tego pierwszego sushi, wiecie, gdzieś, no, gdzie się tylko da najtaniej, żeby tylko posmakować. Bo są duże szanse, że po prostu nie zostanie to przygotowane jakoś tak wow, żeby wam zasmakowało.
jesteśmy już w domu, widzę się z Wami w tej chwili już kolejnego dnia, także zdążyliśmy już wrócić z naszej rodzinnej kolacji, rodzinnego spotkania. Było naprawdę super, także wróciliśmy mega późno, więc już nie będę po prostu opowiadać, ale serio było bardzo miło, przyjemnie, fajnie było się spotkać. A dzisiaj, moi drodzy, powiem Wam szczerze, że dzisiaj jest takie słońce, ja jestem trochę zawiedziona, bo bardzo chciałam pojechać na zakupy właśnie po dynie, już Wam o tym mówiłam, no ale wczoraj mi pogoda totalnie nie podpasowała, więc stwierdziłam, że wybiorę się po nie w tygodniu, tym razem już na pewno, póki będzie słoneczko, póki będzie ładnie, a tymczasem dzisiaj wreszcie mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że udało nam się znaleźć kamerzystę na nasze wesele. I mimo, że mieliśmy trochę pod górkę, bo powiem Wam, że ja się nie spodziewałam, że wiecie, mimo tego, że jest dużo takich ofert, mało jest osób, które filmują te wesela w trochę taki inny sposób. Nie robią, wiecie, takich standardowych, na przykład teledysków weselnych, gdzie wszystkie wyglądają tak samo praktycznie. Ja się naszukałam bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo przejrzałam teledysków, zanim w ogóle wybraliśmy kamerzystę. Michał w ogóle stwierdził od razu, że w sumie ja mogę sama go wybrać, bo no po prostu wiem, czego szukam, więc mogę sama go wybrać, tylko żebym mu pokazała na koniec, o co chodzi, kogo bym chciała. No i udało nam się ostatecznie wybrać właśnie kamerzystę, także to jest naprawdę mega duży plus, bardzo się cieszę. Umowę będziemy podpisywać już jutro, więc naprawdę fajnie, ale tak jak mówiłam, no mieliśmy tutaj trochę serio pod górkę, bo dużo osób tak niepoważnie do tego podchodzi, wiecie, niby się tu umawiają, niby mają jakieś swoje oferty, ale ostatecznie no na przykład z opóźnieniem wysyłają jakieś próbki swoich prac, swoich materiałów i trzeba się wręcz dopytywać o to i mimo, że na przykład też miałam taką sytuację, umówiłam się z gościem, żeby mi podesłał jakieś próbki, no bo po prostu nie miał swoich prac jeszcze nigdzie na swojej stronie internetowej, na fanpage'u, także no prosiłam, żeby podesłał cokolwiek, no to też wiecie, się umówiłam na jeden termin, to nagle mówił, że nie, że on nie zdążył. Później mówię, no dobra, no to przesuniemy trochę dalej, no to niech cokolwiek zrobi, nawet kawałek tej pracy, żebym mogła zobaczyć. To też, słuchajcie, termin minął i zero odzewu i to jest takie tłumaczenie się, że no, że oni nie chcą podsyłać byle czego, że wolą to dopracować od początku do końca, ale powiem Wam, że no jakoś się to tak dobrze nie zapowiada na taką współpracę, a jeśli ktoś już na samym początku nie dotrzymuje terminu, no to też ciężko takiej osobie zaufać. I mimo, że byłam na początku dobrze nastawiona, tak mega pozytywnie, bo bardzo mi się podobały te zajawki, które były pokazane, no to ja nadal nie dostałam, słuchajcie, ostatecznego materiału. Więc stwierdziłam, że nie ma co tracić czasu i po prostu szukamy kogoś innego. Także ostatecznie naprawdę mega się cieszę, że po tych wszystkich przebojach udało nam się znaleźć kamerzystę, który wie, o co chodzi, który jest na tyle współpracujący, że ja mu też mogę spokojnie pokazać, co ja bym chciała na tym teledysku, mogę mu podesłać, wiecie, konkretne jakieś minuty, które mnie interesują, jakieś ujęcia, na których mi zależy, jakieś efekty, także mega się cieszę, że udało mi się kogoś takiego znaleźć i wreszcie ten temat już mamy domknięty, bo planowaliśmy już zamknąć sprawę na koniec września, ale przez to właśnie opóźnianie, wiecie, z wysyłką materiałów, z tym, że no jakby zdaję sobie sprawę, że jest to moment, kiedy kończą się ostatnie zlecenia, kiedy już raczej ślubów nie ma tyle w październiku, raczej są sporadycznie, więc jest to moment, gdzie zaczyna się ta praca nad montażem, gdzie jeszcze nie wszystko jest złożone, bo wiadomo, no mają czas trochę dłuższy, żeby te zlecenia wykonać. Więc zdawałam sobie sprawę z tego, że okej, na niektóre rzeczy naprawdę trzeba poczekać, ale liczyłam, wiecie, na większą motywację, na jakieś większe, na lepszą współpracę, tak? Że rzeczywiście dostanę chociaż jakąś mini zajawkę, coś więcej niż to, co jest na stronach, to, co jest tam już, nie wiem, od roku, od dwóch, trzech, pięciu lat, tylko coś, wiecie, świeżego z tego roku. No bo jednak ta technologia tak idzie do przodu, że warto wiedzieć, jak wyglądają te wszystkie najnowsze klipy, najnowsze jakieś rozwiązania, pomysły, a niekoniecznie sugerować się tylko tymi z poprzednich lat. Także bardzo mi na tym zależało i tak jak mówię, cieszę się, że mogę Wam powiedzieć, że wreszcie temat jest zamknięty i serio, mamy już załatwionego kamerzystę, także zostaje nam jeszcze tylko sprawa kościoła. Tutaj się z Michałem trochę spieramy, bo
Znaczy trochę, tylko troszeczkę, bo to wiadomo, nie jest też łatwa sprawa wybrać odpowiedni kościół, gdzie się rzeczywiście ze wszystkim dogadamy. Także no, zależy nam na tym, żeby to też sprawnie przebiegło, także zobaczymy, jaka ostatecznie będzie decyzja. I właściwie, jeśli chodzi o całe przygotowania weselne, to na razie byłoby na tyle, a resztą pewnie będziemy się zajmować na wiosnę. Także ja już się nie mogę doczekać niektórych rzeczy, bo będzie na pewno fajnie. Jeżeli będziecie chcieli w ogóle taki odcinek, w którym Wam powiem mniej więcej, ile przeznaczyliśmy pieniędzy na wesele, jakie mamy miejsce zaklepane, bo w sumie o tym też nie mówiłam, jakie planujemy efekty, jakie planujemy w ogóle dodatki, jaki wystrój, to mogę zrobić taki osobny odcinek dla wszystkich ciekawych. Także dawajcie łapeczki w górę, jak chcecie taki odcinek. Ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję, że spędziliście dzisiaj ze mną czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku, także miłego popołudnia, trzymajcie się mocno i buziaczki, pa!